Najważniejsze w koszyku wielkanocnym jest jajko, oczywiście ze względu na jego symbolikę. Znajdziemy je w każdym wielkanocnym koszyku, nie tylko na Suwalszczyźnie i nie tylko w Polsce. Innym ciekawym zwyczajem, który przetrwał do dzisiaj, są straże. Przy grobie Chrystusa na prośbę arcykapłanów Piłat wystawił straż, która miała strzec ciała Jezusa przed wykradzeniem go z miejsca pochówku. Na pamiątkę tego zdarzenia przed symbolicznymi grobami w polskich świątyniach stoją zazwyczaj strażacy. W momencie Wielki Piątek, w momencie śmierci Jezusa podczas nabożeństwa, kiedy zostaje Jezus symbolicznie złożony w grobie, w ciemnicy i kiedy zaczyna się najtrudniejszy czas w Kościele katolickim śmierci Jezusa, był zwyczaj właśnie takiego modlitwy, dyżurowania, trzymania straży przy grobie Jezusa, symbolicznego trzymania straży, tak jak kiedyś, jak za tym w czasie, kiedy rzeczywiście Jezus umarł i postawiono straż, bo powiedział, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, założono ciężki kamień, żeby nie był w stanie tego zrobić. Młodzi ludzie, mężczyźni ubierali się i ubierają się nadal w bywa to na przykład w kościele w Jeleniewie, że to są mundury straży pożarnej. Strażacy rozpoczynali swoją wartę zazwyczaj wieczorem w Wielki Piątek i kończyli po niedzielnej mszy rezurekcyjnej. I kiedy następował symbol zmartwychwstania, kiedy podchodził ksiądz do grobu pańskiego i podnosił hostię, symbol Jezusa i śpiewał Wesoły nam dziś dzień nastał, to ta straż w wielkim popłochu, udając tamtych właśnie żołnierzy rzymskich, uciekała po prostu, a później szła razem w procesji tej rezurekcyjnej dookoła kościoła. To był taki zwyczaj i on jest jeszcze właśnie w Karolinie, w Krasnopolu, w Jeleniewie, w Rudze Tartak. Niestety w żadnym suwalskim kościele nie widziałam tego. Nie widziałam takiej tradycji, modlitwy. Na Suwalszczyźnie przetrwał jeszcze w niektórych wsiach zwyczaj chodzenia po Alleluji. Dawniej był to powszechny zwyczaj świętowania Wielkanocy, cieszenia się, radości ze zmartwychwstania Jezusa. Takiego, jeden z naszych muzykantów, bardzo stary już człowiek w tej chwili, pan Franciszek Racis, to mi kiedyś opowiadał, że to był zwyczaj właśnie chodzenia od domu do domu i ogłaszania, że Jezus zmartwychwstał. Z Allelują po domach chodzili mężczyźni, chłopcy. Po południu chodzili od domu do domu, od chałupy do chałupy i podchodzili pod okna. Te mieszkania były mniejsze, więc te okna też były niskie. Mówiąc, Pani Ojcze, Pani Matko, czy możemy Alleluję zaśpiewać? To się w ogóle nazywało chodzenie po Alleluji. I gospodarze zgadzali się z radością i była śpiewana pieśń wielkanocna, Wesoły nam dziś dzień nastał, albo jakaś inna radosna, mówiąca, opowiadająca, że już Jezus żyje, że znów żyje. No i były też oracje zachęcające dodatków, bo to było trochę interesowne. Dajcie jaj 5, będę wasz zięć. Dajcie nam kiełbasy, co się nią 77 razy opaszę. Po takich oracjach do koszyków wielkanocnych gości trafiała kiełbasa. Dzieci otrzymywały ciasto, a dorośli częstowani byli wódką. Oczywiście obdarowywani byli też pisankami albo surowymi jajkami, które później sprzedawano. Jajko znane jest na całym świecie i od dawien dawna przypisuje mu się wyjątkowe znaczenie. Jajko jest symbolem Wielkanocy. Jajko jest, przedostało się, przeszło do tradycji chrześcijańskiej z czasów pogańskich. Podobno znaleziono je jeszcze w grobach faraonów. Później zostało jako symbol jakby powstania coś z niczego, jakby tak jak Jezus zmartwychwstał, przeszedł ze śmierci do życia, tak właśnie jajko stąd jest symbolem Wielkanocy. Do dzisiaj zachował się zwyczaj kraszenia jaj, barwienia na różne sposoby, malowania gorącym woskiem wzorów pełnych symboliki. Jest najważniejsze w tym koszyczku. No oprócz tego sól, chleb, kiełbasa. Baranek. Baranek.
Właściwie teraz też symbol zmartwychwstania Jezusa, baranek, żywy Jezus. Wcześniej różnie to było. Oczywiście taki koszyczek niesiemy teraz do kościoła i święcimy wszystko i później tą święconkę razem ze śniadaniem wielkanocnym zjadamy. Chcę powiedzieć, że są to tylko symbole, że dawniej wszystkie jedzenie na Wielkanoc było święcone. Bogate chłopskie rodziny pakowały do koszy potroszy wszystkiego, co mieli w spiżarniach. Z kolei do dworów ksiądz fatykował się osobiście. Poświęcony pokarm spożywano podczas świątecznego śniadania. Po nim odbywała się wielka bitwa na jajka. To jest taki symbol dzieci, bo jeszcze był też zwyczaj, gdzie matka chrzestna przynosiła prezenty swoim chrześniakom. I właśnie też te pisanki, malowane jajka, musiała sama potrafić namalować. I najchętniej było to 10 jajek. Ja czasem pytałam dzieci, co otrzymują teraz, czy w ogóle chrzestni przychodzą, czy mama chrzestna przychodzi z prezentem na Wielkanoc, więc przynosi słodycze, różne inne rzeczy. A kiedyś było to 10 umalowanych przepięknie jajek. Które dziecko, nie wiem, zjadało później przez jakiś tam czas. Był to prezent od matki chrzestnej. Był zwyczaj właśnie tych wybitek, bicia się tą, bo jajko ma też taką część twardszą i to właśnie któryś z tych czubków i tymi twardszymi właśnie częściami jajka bito się i ta osoba, której jajko było twardsze i pobiła resztę, więc zabierała na przykład, tak się dzieci bawiły, pozostałym dzieciom te jajka. Profesor Pokropek, badacz Suwalszczyzny, etnograf, pisał, że robiono tak zwane smolaki. Teraz trudno wytłumaczyć dzieciom, czy w ogóle dorosłym, po co komu tyle jajek i po co komu zabrać tyle jajek i w ogóle tyle jeść. Niemniej dawniej ludzie żyli zupełnie inaczej, byli biedniejsi, skromniej to wszystko wyglądało. Proszę sobie wyobrazić, że robiono taką sztuczne, w sensie z jajka wydobywano zawartość, no żeby oszukać oczywiście, i tam wlewano smołę. Gdy oszustwo wychodziło na jaw, nieuczciwie pozyskana zdobycz była odbierana. Na Suwalszczyźnie, podobnie jak i w reszcie kraju, przetrwał zwyczaj lanego poniedziałku. Kiedyś kultywowali ją młodzieńcy, którzy zakradali się po cichutku do panień i oblewali je wodą. Ta swoista forma zalotów miała też wróżyć szczęście na cały rok. My z ekranu wody nie lejemy, ale naszym widzom i ich najbliższym życzymy prawdziwie radosnych świąt i pomyślności aż do kolejnego lanego poniedziałku.